gdybym miała jednym słowem określić jej pisarstwo, jej stosunek do życia, do literatury, powiedziałabym, że była przede wszystkim odważna. Jako młoda kobieta porzuciła swoje środowisko ziemiańskie, ponieważ zakochała się w teatrze i zapragnęła zostać aktorką. Seulement en 1892, elle était présentée au théâtre libre, théâtre Antoine. Il lui a donné un rôle d'une Roumaine. Elle a joué une morphinomane. Elle se présente sur scène. Elle a séduit le public parisien et elle a eu de merveilleuses critiques. Lubiła eksperymentować. W teatrze stworzyła nową formułę tragifarsy, tragifarsy kołtuńskiej. I tutaj świetnym przykładem jest absolutnie arcydzielna, ponadczasowa moralność pani Dulskiej. Pisała przede wszystkim o doświadczeniu kobiecym. Jej postaci kobiece, wykreowane przez nią bohaterki, są to kobiety, które szukają swojego miejsca w świecie, szukają swojego ja, szukają swojej tożsamości. Comment promouvoir la Polska en France? C'est aussi en cela que consiste la problématique du transfert culturel. On pense à une anthologie consacrée au théâtre polonais du XXe siècle, Zapolska, Witkacz et Gombrowicz-Mrożek. Mais on peut aussi imaginer une autre configuration, plus internationale, plus européenne, Zapolska, Ibsen, Metternich. Mais on peut aussi adopter une clé de lecture et de sélection féminine, Colette et Virginia Woolf, par exemple. Pour des raisons de santé, elle a dû partir en Bretagne. Et là, elle rencontre Paul Serrouzier, qui est théoricien du groupe de Nabi. Et ils sympathisent. Au début, c'était une amitié. Et Serrouzier lui propose de devenir sa femme. Serrouzier commence à peindre d'une manière différente. C'est-à-dire sa palette devient beaucoup plus claire. Et Zapolska apprend l'évolution de la peinture dans l'art, à travers le temps. Zawsze niepokorna, zawsze niezależna, odważna, bezkompromisowa, osobna, osobliwa, warta poznania.